Cześć wszystkim, ja jestem Julia, witam Was na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z holem lumpeksowym, w którym będziemy mierzyć tylko rzeczy z Zary. No i słuchajcie, jest to już taka miniseria na moim kanale, także jeżeli jesteście zainteresowani, to resztę filmików znajdziecie w opisie. No i tak jak widzicie, troszkę tego uzbierałam i myślę, że jest to dosyć ciekawy temat, ponieważ Zara jest taką bardzo pożądaną sieciówką, uważaną za taką troszkę lepszą, wiecie. Nowe kolekcje Zary budzą jakieś takie kontrowersje, jakieś takie emocje. Także chcę Wam dzisiaj pokazać, że można się naprawdę fajnie ubrać w rzeczy z Zary, nie wydając przy tym miliony monet, ponieważ, no nie oszukujmy się, Zara jest strasznie drogą sieciówką i na te wszystkie rzeczy byśmy pewnie musieli wydać, no nawet nie wiem ile. Natomiast również na bieżąco będę szukać odpowiedników na stronie, także jeżeli uda mi się coś akurat podobnego znaleźć, to również będzie wszystko w opisie. I zaczniemy sobie, słuchajcie, od bardzo modnej rzeczy. Matko, ten kwiatek to po prostu, on mi kiedyś umrze. W każdym razie mamy tutaj taką pikowaną kamizelkę. One są teraz mega, mega modne i mamy tutaj właśnie ją zapinaną na zamek. Ona jest taka właśnie normalnej długości, także myślę, że fantastycznie, ponieważ troszkę nie rozumiem sensu kupowania tych krótkich kamizelek, ponieważ, no nie wiem, zakładając ją, to ja bym chciała, żeby przede wszystkim nerki mi grzało, a ona nawet tam nie sięga, także to już jest chyba starość. Ja ją znalazłam w lumpeksie takim wycenionym i ona kosztowała 60 zł w tym lumpie, natomiast ja byłam akurat na jakiejś wyprzedaży i ostatecznie zapłaciłam za nią 42 zł. Także rzecz totalnie w trendach i zaraz właśnie stworzymy sobie fajną stylizację. Ale jeszcze przedtem pokażę Wam inną rzecz z Zary, właśnie z którą można fantastycznie ją połączyć. No i szukam właśnie na stronie u nich coś podobnego. Wpisałam kamizelka pikowana i mamy naprawdę masę, masę propozycji. Ale widzę tutaj przede wszystkim kamizelki z kapturem. Nasza nie ma kaptura, jest to taka biedniejsza troszkę wersja. Ale ceny wahają się od 139 zł, tak do 169. No mamy nawet tutaj jakieś za 200, ale one są już wtedy takie dłuższe, grubsze. Natomiast załóżmy, że ona byłaby właśnie taką tańszą opcją, także myślę, że ze 120 zł byśmy za nią zapłacili. No tymczasem ja zapłaciłam za nią tylko 42, także myślę, że naprawdę rewelacja. I Zara proponuje nam również nosić takie kamizelki na marynarki, a mianowicie mamy taką beżową marynarkę. Ona jest troszkę jakby taka skrócona, natomiast nie jest ona krótka. Ma bardzo taką oryginalną długość, jest w rozmiarze dla mnie takim oversize'owym, ponieważ to jest M-ka. Nie jest ona niestety w żaden sposób zapinana, także ona tak tutaj będzie luzem sobie latać. Natomiast jej kolor jest myślę, że również bardzo uniwersalny. No i ja za nią zapłaciłam niecałe 25 zł, także to jest naprawdę rewelacyjna cena. Także zaraz sobie to ubierzemy razem i zobaczymy, czy to w ogóle będzie dobrze wyglądać. I sama marynarka prezentuje się tak, w ogóle mam ją razem z tymi spadochroniarskimi spodniami szerokimi. No ale słuchajcie, wygląda to naprawdę całkiem fajnie, ponieważ mamy takie właśnie przełamanie stylów. Także myślę, że jak jeszcze na to założymy tą kamizelkę, to już w ogóle będzie super. Dobra, jednak mam trochę mieszane uczucia, ponieważ zrobił nam się taki trochę zestaw działkowy. Nie wiem, czy wy też to widzicie. Mamy te spodnie takie szeleściki i ta kamizelka jest taka mało kobieca, bym powiedziała. Także raczej ja bym ją chyba nosiła taką, wiecie, rozpiętą. No ale dobra, do tej marynarki nawet jakoś to się łączy. Także ja jestem trochę tutaj rozdarta na pół, no bo z jednej strony ogródki działkowe, a z drugiej strony taki fajny, modowy klimat. Także myślę, że może jeszcze jakiś fajny but do tego. No i mamy to. Jeśli chodzi o zbliżoną marynarkę na stronie Zary, no to słuchajcie, w tym sezonie już nie mamy krótkich marynarek, także szukam jakiejś najbardziej zbliżonej. Robię screena. No to kosztuje 250 zł, ale ona jest długa, także załóżmy, że tutaj było potrzebne mniej materiału, no to kosztowała jakieś 200, no to znowu 200 i 25 zł. I jak jesteśmy przy temacie kamizelek, to pokażę Wam również bardzo fajny bezrękawnik, który jest taki właśnie dzianinowy i on ma fantastyczne przeszycia, że taki jakby jest troszkę na lewą stronę, no ma naprawdę bardzo oryginalny design. Jest właśnie również z takim półgolfem, także myślę, że to jest taki totalny basic, ale do wielu stylizacji on się naprawdę fantastycznie nada. Nawet pod tą marynarkę myślę, że może to naprawdę fantastycznie wyglądać. Okej, na mnie to prezentuje się tak.
Ja naprawdę bardzo lubię ten fason, właśnie, że mamy golf i odkryte ręce. Również fantastycznie byłoby znaleźć całą taką sukienkę, ponieważ no to jest krój, w którym ja się naprawdę dobrze czuję. I do tego patrzcie, takie złote kolczyki długie i robi nam się taki naprawdę bardzo classy look. Także ja jestem dużą fanką. I również właśnie z tą marynarką możemy to połączyć i będzie to również wyglądać fantastycznie. Ten odcinek powinien nazywać się moja kapsułowa garderoba z rzeczy z Zary, ale nie z Zary, tylko z Lumpeksu. No i słuchajcie, na stronie Zary wyskakuje mi tylko taka dzianinowa kamizelka w rąby. Nic podobnego teraz nie ma. Natomiast to kosztuje 119 zł, natomiast moja kamizelka kosztowała całe 9 zł. I następnie mamy takiego uroczego futrzaka. Również jest to taka... To właściwie powinien być chyba top, ale dla mnie to jest troszkę za duże. Także ja tego będę bardziej używać jako kamizelkę. No i właśnie mam pomysł, żeby połączyć to z białą koszulą, taką troszkę sukienkową. No i według mnie to będzie wyglądać naprawdę bardzo fajnie. Okej, tworzy nam się coś takiego. Bardzo mi się to kojarzy z takim stylem prosto z Pinteresta. Dajcie mi znać, czy Wam też. Natomiast zwłaszcza na tę porę roku takie ocieplacze, no, są naprawdę rewelacyjnym rozwiązaniem. Ja tutaj sobie tylko jedną połowę koszuli schowałam w spodnie, no ale również możemy ją schować całą. Dobra, zrobię to teraz tak trochę niechlujnie, ale ogólnie efekt jest taki. I na stronie Zary znalazłam również taki dzianinowy top z haftami i on kosztuje 89,90. Także znowu różnicę tutaj będziemy mieli kolosalną, ponieważ ja ten top znalazłam w ten sam dzień co tą kamizelkę, czyli była to właśnie jakaś taka wyprzedaż i on przed wyprzedażą kosztował 10 zł, a po 7, także... I kolejną rzeczą jest taki zwykły proszkowany top, krótki, ale słuchajcie, on tutaj robi naprawdę niesamowicie ładny biust, przez to, że jakby część proszków jest takich, wiecie, pionowych, natomiast wokół biustu te prążki jakoś się zaginają, przez co to robi taki piękny efekt wizualny, że I can't. W dodatku ma naprawdę bardzo ładny dekolt, także niby taka zwyczajna rzecz, a ja jestem naprawdę zakochana. No i ta bluzeczka kosztowała mnie tylko 8 zł, także... No i ten top, który znalazłam na Zarze, totalnie nie jest podobny do tego, ale nic w sumie zbliżonego nie mogę tak na szybko znaleźć, ale po prostu chodzi o to, żeby porównać sobie ceny. No to z taką małą ilością materiału mamy top za 119 zł, natomiast mój, bardziej tutaj bogaty materiał, kosztował niecałe 8. Także mega Wam polecam patrzeć na basic i w lumpach, ponieważ zawsze tam mamy ich naprawdę sporo. I również tutaj właśnie znalazłam dwie pary body i słuchajcie, ja je już mam chyba z rok i one są naprawdę nie do zdarcia. Nawet nie będę tutaj ich przymierzać, ponieważ to są takie naprawdę zwyczajne modele. Natomiast ich jakość jest naprawdę niesamowicie dobra. Ja jestem naprawdę w szoku, ponieważ Zara, przynajmniej tutaj u nas w Polsce, no tej jakości nie ma. Po prostu jej nie ma. Także ja mam, słuchajcie, teorię, że do nas, do Polski lecą jakieś trochę gorsze ubrania. Nie wiem, dajcie mi znać, co wy o tym myślicie, ponieważ... No nie wiem, nie jestem w stanie po prostu tego wytłumaczyć, ponieważ ile razy ja coś kupowałam z Zary, typu właśnie jakieś body, bluzki, topy, no to to było dosłownie na chwilę, a te dwie sztuki są nie do zajechania. Także naprawdę rewelacja. No i jeżeli chodzi o ich ceny, no to to było z rok temu, także do końca nie pamiętam. Ale wiem, że je kupowałam w gemmach na wagę, także myślę, że 10 zł sztuka, 15 max. I ostatnią rzeczą już jest taka półtransparentna bluzka z krótkim rękawem i ona ma takie marszczenia bardzo fajne na rękawach. I myślę, że takie bluzki też powoli się stają basicami, ponieważ prześwity ciągle są po prostu w modzie. No i one na jakiś ładny bralet naprawdę są przerewelacyjne i mega Wam polecam patrzeć właśnie na rzeczy te wszystkie tiulowe, zwłaszcza w lumpeksach na wagę, ponieważ jest to tak leciutkie, że ta bluzeczka kosztowała jakieś 3 zł. I na mnie to prezentuje się tak, także mamy taki zwyczajny czarny outfit, ale według mnie to naprawdę robi fantastyczną robotę. I na to wszystko możemy nałożyć jeszcze tą kamizelkę, również kolejny czarny element tutaj. Ale słuchajcie, według mnie również wygląda to naprawdę bardzo fajnie.
Jak tylko zrobi się ciepło, to słuchajcie, ja będę tak chodzić. Na Zarze w tym momencie nie znalazłam tego typu bluzek, natomiast mamy teraz tam bardzo dużo takich półtransparentnych koszul, także też myślę, że bardzo spoko opcja. No i tak jak ja mówiłam, ja za swoją bluzeczkę zapłaciłam za jakieś 3 zł na wagę. Także to by było już na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze jakąś markę właśnie w takim odcinku. Zapraszam Was również na mój Instagram, do którego link znajdziecie w opisie. Także buziaki!